Artur Pawłowski z nami, kierownik drużyny Maximus Gdańsk.pl. Cześć Artur. No witam serdecznie. No, sezon za wami, sezon jesienny, w rodzinnej atmosferze. Ostatni mecz z Nowatisem, no i bardzo wyrównany. No przegraliśmy 3-2, ale no, uważam, że po super walce i dobrej grze, przede wszystkim w obronie, udało się strzelić 2 bramki. Prowadziliśmy, na pewno napędziliśmy im trochę stracha, bo to mogła być ich pierwsza porażka w tym sezonie. I tam się nie nastawaliśmy na nic, te 6. miejsce czy tam 7. w tym sezonie. Jestem i tak zadowolony, bo naprawdę fajnie graliśmy. Przytrafiło się parę meczy słabszych, ale z perspektywy całego sezonu naprawdę fajnie to wyglądało i na pewno się wzmocnimy, bo już takie są plany, już jest paru zawodników, także na wiosenkę będziemy w nowym składzie. Może nie w nowym całkiem, ale troszeczkę mocniejszym, jakby tak powiedzieć. Nie? Czyli penetrujesz już rynek transferowy i no, kontaktujesz nowych zawodników, ale na razie nazwisk nie podasz. Nie, bo nie są to zawodnicy znani z ligi, tutaj jeszcze nie grali do tej pory, także no, młodzież cały czas rośnie, tak? I trzeba się, już tam na tej linii trochę dłużej stoję i ten, ale coś tam jeszcze się pobiega i ten, ale no młodzi muszą grać, to, po to jest piłka i niech biegają, tak? To co, twój syn wybiegnie na boisko niedługo? No nie, cały czas mnie się dopytuje, co tam, kiedy tato, kiedy jeszcze 5 lat, tak? Bo od 15 roku życia chyba, tak? Można... Na twoją zgodę to może już teraz? Za twoją zgodą. No grał u mnie 15-latek kiedyś, nawet 2 w Barkarii jeszcze wcześniej, ale no on bardzo by chciał, ale jeszcze czas, on ma treningi przed sobą, także nauka i chociaż, zobaczymy. Jak będzie tak ciężko trenował, to może go kiedyś czeka to, co masz, że tak powiem, brzydko kolokwialnie na głowie, czyli Barcelona. Nie, to jest moje marzenie, ale no oczywiście trzeba żyć marzeniami, tak? Los tam na pewno pokaże, co, gdzie go tam pokieruje. Nieważne gdzie, czy to będzie górna półka, czy będzie to B klasa, A klasa, czy w Polsce. Ważne, żeby po prostu sobie uprawiał sport i całe życie to robię i jakoś dobrze się czuję z tym i nigdy nic nie było, więc uważam, że to jest zdrowie, także... W zdrowym ciele zdrowy duch, no tutaj nic nowego chyba nie wymyślimy. Dokładnie, także... Czy z perspektywy całego sezonu, tego jesiennego, mówię, że jesteście zadowoleni, ale jak patrzysz na rywali? Grupa chyba była bardzo wyrównana, tam ta czołówka, 7-8 zespołów, no tasowały się dosyć często i każdy mógł wygrać z każdym tak naprawdę. Na pewno poziom wyższy niż w czwartej lidze, bo w czwartej lidze było z jakichś tak 5 drużyn w miarę wyrównanych, między nimi się, że tak powiem, rywalizacja odbywała, jeśli chodzi o awans, a tutaj było tych drużyn więcej, no i też dużo też zależy od takiego tak zwanego szczęścia i losu, tak? Bo tu jakieś kontuzje się przytrafiają, komuś coś po prostu coś wypadnie i przy jakimś takim składzie minimalnym, mając 11 zawodników, wiadomo, najlepiej grać cały czas dobrym jednym składem i to jest najlepsze, ale no trzeba mieć troszeczkę więcej osób, jakby te około 15, żeby po prostu w danych momentach, kiedy brakuje ludzi, żeby ci pomogli, którzy po prostu jakby grają drugie skrzypce, tak? I... No to są uroki chyba tej linii amatorskiej, że no, tak naprawdę grać jednym składem przez cały sezon to jest praktycznie niemożliwe. No, w zawodowym futbolu troszeczkę inaczej to wygląda, tam jest łatwiej o takie rzeczy, bo gdy tylko kontuzje mogą przeszkodzić zawodnikom w wybiegnięciu na boisko. No a tutaj różne są sprawy, wiadomo, rodzina, jakieś sprawy osobiste i jednej, drugiej, trzeciej osoby może nie być. Dokładnie, tak jak mówisz, także to jest, mówię, czasami los pomaga innym, bo przyjdą, tak jak dzisiaj było ich około chyba 13, z tego co naliczyłem, nas było 5 tylko, także plus bramkarz. No ale my pobiegaliśmy w ten zimny minus 3 stopnie, tak, i przy takim wietrze halnym, także jestem rozgrzany, jest 15 minut po meczu i nie czuję jakiegoś zimna, także jest dobrze, tak. No atmosfera była gorąca tak naprawdę, bo do końca ten wynik tam oscylował w granicach remisu, fakt jest bardzo, bardzo, bardzo zimno i chyba dobrze, że kończymy już ten sezon. No na pewno na to pora, tak, zaczyna się hala, więc rozgrywki na hali
wszystkie kluby się przeniosą pod dach, więc ostatnie mecze i... Ale nie ma śniegu. Kiedyś, pamiętam, graliśmy w śnieg, tak? Tutaj i to tutaj właśnie na AWF-ie, gdzie się ociężało przed tym i pomagało się w ociężaniu i przyjeżdżaliśmy i ten mecz się rozpoczął może tam z minutowym opóźnieniem, ale i piłki się znalazły kolorowe, to pamiętam, także tam radziliśmy sobie, tak? W tym... Stare, dobre czasy. Dokładnie. Już wiem, dlaczego ty mówisz, że to jest ciepło, no bo ty były morsk, no to jeszcze to, że tak powiem, zahartowany jesteś. No może nie były, bo jeszcze cały czas się kąpię, także... O. Co prawda ostatni raz 17 października, teraz miałem przerwę, ale blisko tej kolejnej kąpieli, także... Podziwiam. To co, pozdrawiamy jeszcze Jarka Marczewskiego, którego dzisiaj nie było, prezesa waszego tutaj zespołu, klubu. Sprawy służbowe nie pozwoliły mu być na ostatnim meczu, ale zakładam, że się jeszcze pewnie spotkacie w tym roku i podsumujecie sobie ten sezon między sobą. No na pewno dojdzie do jakiegoś tam spotkania podsumowującego cały sezon, także dziękuję całej drużynie, Jarkowi tak samo przede wszystkim i do zobaczenia na wiosnę. Dzięki piękne.